Szanowni Państwo, wystąpienie Gminy Miejskiej Kraków ze spółki Małopolska Agencja Energii i Środowiska, spółka zarządzającą odpowiedzialnością, druk nr 1003. Pani Dyrektor Dobkowicz, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Radni, projekt uchwały dotyczy wydarzenia w Skowie, przez Radę Podana, wystąpienie Gminy Miejskiej Kraków ze spółki, która działa pod firmą Małopolska Agencja Energii i Środowiska, spółka zagraniczona odpowiedzialnością oraz wyrażenie zgody na zbycie przez Gminę Kraków udziałów, które posiada w tej spółce w wysokości liczby 48 udziałów na rzecz wspólników przedmiotowej spółki. Proszę Państwa, jest to spółka, w której gmina wraz z województwem małopolskim oraz Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów w 2000 roku została ona, ta spółka, zawarta. Następnie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich przeniosło, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów przeniosło swoje udziały na rzecz kolejnego udziałowca, w którym w chwili obecnej jest Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO, spółka z OO. Gmina posiada w tej spółce kapitał w postaci 48 udziałów, co stanowi 36,92% tej spółki. Jest oczywiste w związku z tym, że jesteśmy udziałowcą mniejszościowym. W związku z tym nie mamy również wpływu na spółkę, a rzeczywisty zakres działania agencji ukierunkowany jest na współpracę regionalną i nie obejmuje działań strategicznych dla Gminy Miejskiej Kraków, a opracowany zysk zgodnie z zawartą umową nie jest dzielony między wspólników. Tak więc pozostawanie dalej przez gminę w tej spółce nie wydaje się uzasadnione ani ekonomicznie, ani merytorycznie. I jest to kontynuacja takiej przyjętej od wielu lat polityki wychodzenia gminy ze spółek, które tak naprawdę nie służą realizacji zadań miasta. W związku z tym, zgodnie z postanowieniem umowy spółki, chcemy zaproponować nabycie udziału wspólnikom, szczególnie jednemu wspólnikowi, którym jest właśnie Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO, spółka z OO. Jest to spółka córka Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i udziały nasze wysokości warte w chwili obecnej, tak jak wyszacowaliśmy zgodnie z opinią rzeczoznawcy, na 152 517 zł. Chcielibyśmy oczywiście przenieść na rzecz wspólników, tak jak brzmi tytuł uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Opinia pozytywna Komisji Mienia Przedsiębiorczości. Czy są inne opinie komisji? Nie widzę stanowiska klubów radnych. Nie widzę. Otwieram dyskusję do 1003. Nie widzę. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu. Wprowadzam termin autopoprawy na dzień 13 listopada godzina 15 i termin złożenia poprawy na dzień 15 listopada godzina 15.